Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz ponownie. W trakcie dzisiejszej prezentacji chciałem poruszyć parę tematów związanych z nowotworami skóry. Chciałbym zwrócić uwagę, że w aspekcie nowotworów skóry najczęściej mówimy o czerniaku. Natomiast w Polsce w tym momencie, jeżeli chodzi o zaawansowanego czerniaka, no bardzo wiele mamy dostępnych metod zarówno leczenia postaci zaawansowanych, ale co istotne, od 1 stycznia 2021 roku mamy możliwość systemowego leczenia uzupełniającego czerniaka o wysokim ryzyku wznowy, no, który jest dostępne w programie B59 leczenie czerniaka skóry i błon śluzowych. Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapisami programu lekowego można stosować terapię adiuwantową skojarzoną dabrafenibem i trametynibem oraz terapię nivolumabem lub pembrolizumabem. I do leczenia uzupełniającego można kwalifikować dorosłych chorych na czerniaka w stopniu zaawansowania 3A, 3B lub 3C lub 4D, u których czas od resekcji przerzutów jest nie dłuższy niż 16 tygodni. Warto znać te kryteria, dlatego że ułatwią one prawidłową klasyfikację chorych do leczenia uzupełniającego. Szczegółowe kryteria zawarte są w programie lekowym. No jest to zmiana, która ewidentnie wpłynie na jakość życia i mam nadzieję, że na poprawę wyników leczenia, ale także na przeżycie chorych z zaawansowanym czerniakiem. Natomiast to, o czym dzisiaj bym chciał powiedzieć trochę szerzej, to o nieczerniakowych nowotworach skóry, konkretnie o rakach skóry, o raku podstawowo-komórkowym tylko parę słów przypomnienia, dlatego że ciągle mamy możliwość terapii i dostępność leczenia innowacyjnej Wismodegibem. No i powiem trochę o raku kolczystokomórkowym, bo wydaje się, że w naszym kraju ciągle jest to niezaspokojona potrzeba odnośnie leczenia no głównie postaci zaawansowanych, ale także no parę słów na temat tego, jak zrozumieć w ogóle tą etiopatogenezę tej choroby, co zrobić, żeby to leczenie było bardzo, bardzo efektywne. Jeżeli mówimy o rakach, to na pewno te dwie postaci, czyli rak kolczystokomórkowy i podstawnokomórkowy razem tworzy są, to są najczęściej występujące nowotwory skóry. Jeżeli chodzi w ogóle o częstość występowania nieczerniakowych nowotworów skóry, to na przestrzeni ostatnich lat ich częstość zdecydowanie dramatycznie wzrasta. Jest to związane między innymi ze zmianą naszych nawyków spędzania wolnego czasu, ale także głównie ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. To jest główny czynnik powstawania nowotworów skóry. No, wiadomo dokładnie, że promieniowanie UVB no, bezpośrednio powoduje mutacje w zakresie DNA komórek, powodując bezpośrednie zmiany w ich strukturze i te mutacje prowadzą do powstania komórek nowotworowych, natomiast promieniowanie UVA pośrednio powoduje te mutacje poprzez na przykład wytwarzanie wolnych rodników tlenowych, które uszkadzają DNA komórek. Stąd też ta ochrona przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu powinna mieć kluczowe znaczenie w ochronie przeciwko nowotworom skóry, ale to, że przede wszystkim mamy zmianę w naszym dogmacie spędzania wolnego czasu, czyli dużo spędzamy na świeżym powietrzu bez ochrony, zmieniamy klimat, także spędzamy swój czas w miejscach o bardzo wysokim operowaniu promieniowania ultrafioletowych, czyli tam bliżej równika, a nasza karnacja, nasze fototypy, jeżeli chodzi o nasz kraj, no zdecydowanie nie są do tego przystosowane. Mówimy również o osobach wykonujących pracę na świeżym powietrzu, nie stosujących ochrony przeciwko promieniowaniu UV, no a także no, korzystaniu ze sztucznych źródeł światła, no, które również no, jest głównym czynnikiem powstawania nowotworów skóry, de facto mutacji, które prowadzą do powstawania nowotworów skóry. Rak podstawno-komórkowy, jeżeli mówimy o raku podstawno-komórkowym, o wszystkich rakach, no praktycznie to jest 80% wszystkich rozpoznawanych raków skóry. Charakteryzuje się on różnorodną, bardzo kliniczną morfologią. Można powiedzieć, że jest to również wielki imitator postaci głuskowych poprzez postacie twardzinopodobne, wrzodziejące, tak jak możecie Państwo zobaczyć, czyli jeden rodzaj nowotworu, a bardzo dużo obrazów klinicznych, stąd też to rozpoznanie czasami bywa utrudnione. Oczywiście jest tak, że w większości nowotworów skóry leczenie chirurgiczne stanowi podstawę postępowania terapeutycznego i w tych przypadkach no, bardzo często mówimy o wyleczeniu, czyli zależy nam na tym, żeby rozpoznawać nowotwory na najwcześniejszym etapie zaawansowania, a de facto leczyć chirurgicznie doszczętnie, co powoduje, że w większości przypadków mamy do czynienia z wyleczeniem. Warto również podejmując decyzje terapeutyczne pamiętać o
ryzyków wznowy danych nowotworów i to, co ma znaczenie przede wszystkim w tym większym ryzyku wznowy, to rozmiar, czyli czym mniejszy, tym lepiej. Również umiejscowienie, czyli w pewnych okolicach, jeżeli popatrzymy na głównie środkową część twarzy, policzki, no ta część jest taką, która no predysponuje do bardziej agresywnego przebiegu oraz pewne typy histopatologiczne oraz nawrotowość zmian, czyli warto leczyć za pierwszym razem bardzo efektywnie, dlatego że kolejne wznowy trudniej poddają się leczeniu. Jeżeli chodzi o samo rozpoznawanie nowotworów skóry, obojętnie czy są to zmiany o charakterze nowotworów nieczerniakowych, czy sam czerniak, to dotyczą one przede wszystkim wywiadu dotyczącego zmiany badania całej skóry oraz węzłów chłonnych, no i wykonywanie badań obrazowych, które mają za zadanie zarówno skierować pacjenta do biopsji wycinającej i badania histopatologicznego, ale także no, zmniejszyć no, ryzyko nieprawidłowych rozpoznań, czyli wideodermoskopii bądź dermoskopii i generalnie rzecz biorąc badania histopatologicznego, które jest podstawą rozpoznawania wszystkich nowotworów. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy również o raku podstawnokomórkowym, to często nasze pojęcie na temat zaawansowania guza związane jest tylko i wyłącznie z jego dużym rozmiarem, natomiast należy zaznaczyć, że oprócz tego, że często sama wielkość guza ma znaczenie i to również w podjęciu decyzji terapeutycznym, ale też ocenie zaawansowania, to okazuje się, że często możemy mieć do czynienia z niewielkimi zmianami, ale umiejscowionymi tak, że podjęcie decyzji terapeutycznej dotyczącej leczenia jest wyjątkowo trudne, a zabiegi, które będą wykonywane, będą okaleczające, szpecące i tak naprawdę upośledzające funkcjonowanie społeczne danych chorych. Stąd też, jeżeli mówimy o raku zaawansowanym, bo tego najczęściej dotyczą pytania dotyczące leczenia tego typu nowotworów, to warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy możliwość wykonania leczenia chirurgicznego bądź radioterapii, powinny te leczenie wykonywać być zaawansowane i leczone na tym poziomie. Natomiast w przypadku braku takiej możliwości leczenia mamy w Polsce terapię innowacyjną w ramach programu lekowego, czyli inhibitorem szlaku Hedgehog. No i generalnie rzecz biorąc, warto zwrócić uwagę, że jest to szlak, który odgrywa podstawową rolę w patogenezie raka podstawnokomórkowego. Jego zablokowanie no, powoduje zahamowanie wzrostu nowotworu. Wiadomo dokładnie, że w większości zarówno miejscowo zlokalizowanych, ale przerzutowych raków podstawnokomórkowych stwierdzono mutacje aktywujących właśnie to białko SMO, które jest jednym z aspektów szlaku właśnie tej drogi Hedgehog, która promuje nowotwory, no i zablokowanie go w tym aspekcie tego białka będzie powodowało zahamowanie tak naprawdę proliferacji komórek nowotworowych i zmniejszenie masy guza. Lek stosowany jest doustnie w postaci tabletek, jest dostępny w ramach programu lekowego. Warto zaznaczyć leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem. Kryteria kwalifikacji są również w opisie programu. No i te efekty stosowania takich terapii możemy zobaczyć u naszych chorych. Stąd też warto na to również zwrócić uwagę i przy zastosowaniu tego typu leczenia warto zwrócić uwagę, że ogólny wskaźnik kontroli choroby w przypadku miejscowo zaawansowanych postaci przewyższa 80%, w przypadku postaci przerzutowych no 90%, więc warto również z takich terapii korzystać. Przejdę teraz płynnie do raka kolczystokomórkowego, bo wydaje się, że tutaj mamy pewne problemy, jeżeli chodzi o zaopatrzenie się w innowacyjne terapie. Mam już jedną terapię dla zaawansowanych postaci dostępną na świecie, w Polsce nadal nie jest refundowana. Warto zwrócić uwagę, że częstość występowania właśnie tego typu nowotworów wzrasta. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o raku kolczystokomórkowym, to na przestrzeni kilku dekad tak naprawdę obserwujemy wzrost częstości występowania nowotworów, ale co jest istotne, dotyczy ona szczególnie osób no, w dojrzałym wieku, czyli powyżej 60 roku życia następuje gwałtowny wzrost zapadalności na zachorowanie na raka kolczystokomórkowego skóry. Ogólnie możemy podzielić te nowotwory na miejscowo zaawansowane, czyli takie wrzodziejące, na obszar zagrożenia nowotworowego, no i nowotwory występujące w szczególnych grupach pacjentów i o tym za chwilę powiem. Przede wszystkim
Warto zwrócić uwagę, że te szczególne grupy to są pacjenci, którzy są immunoniekompetentni, czyli pacjenci chorujący na przykład na zakażenie wirusem HIV. Są to pacjenci chorujących na choroby rozrostowe układu krwiotwórczego, no ale także biorcy przeszczepów i w tych grupach pacjentów no, zdecydowanie jest większe ryzyko rozwoju raka kolczystokomórkowego. Warto zwrócić uwagę, że u pacjentów również są pewne predyspozycje genetyczne, mioty, które występują tych nowotworów. Wystąpił już taki rodzaj nowotworów, ryzyko kolejnego takiego nowotworu no zdecydowanie się zwiększa, ale też warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o nowotwory skóry, to u pacjentów, u których już wystąpił taki nowotwór, jest też również większa częstość do występowania innych nowotworów skóry, między innymi raka podstawnokomórkowego, ale również czerniaka. Warto zaznaczyć, że ci pacjenci stosujący te leki immunosupresyjne mają bardzo wiele różnego rodzaju nowotworów. Jest to grupa, która powinna być otoczona szczególnym ryzykiem, jak również powinniśmy w tym aspekcie raka kolczystokomórkowego myśleć o pacjentach przewlekle korzystających z promieniowania ultrafioletowego, bo są to ci pacjenci, w których powstają mnogie nowotwory skóry. Do tej grupy zalicza się również pacjentów przewlekle korzystających z nas fototerapii, między innymi terapii PUVA, którą możecie Państwo zobaczyć u tego pacjenta, gdzie ona powoduje poprzez no, naświetlanie całego ciała w długim okresie czasu na powstawanie wielu nowotworów, szczególnie raków kolczystokomórkowych. W samym rozwoju tego raka warto zaznaczyć, że no, oprócz takich genetycznych predyspozycji promieniowania ultrafioletowego zwraca się również uwagę na inne czynniki. My mówiliśmy już trochę o immunosupresji, mówiliśmy o wieku pacjentów. Warto zaznaczyć właśnie, że są pewne choroby genetyczne, które predysponują do rozwoju nowotworu, a także zakażenie wirusem HPV, szczególnie pewnymi typami, na przykład jak typem 77, gdzie generalnie rzecz biorąc zwiększa się proliferację tego typu komórek na skórze. Jeżeli chodzi o samo postępowanie, to mamy konsensusy dotyczące samego leczenia tego nowotworu. Warto zaznaczyć, że podstawą leczenia, jak we wszystkich nowotworach skóry, jest wyleczenie, które najczęstszą metodą dobieraną jest leczenie chirurgiczne. Jest to najczęstsza, najskuteczniejsza opcja terapeutyczna, szczególnie w postaciach no, nie zaawansowanych. Drugą rzeczą ważną w przypadku raka kolczystokomórkowego jest monitorowanie pacjentów z grup wysokiego ryzyka, o których mówiliśmy. Tamto ryzyko powstawania nowotworów jest wielokrotnie wyższe, no i trudności, które dostarcza nam postępowanie w przypadkach właśnie zaawansowanych. Wiadomo dokładnie, że w przypadku leczenia chirurgicznego i oceny ryzyka nawrotu powlekłego no, równie znaczenie mają zarówno rozmiar tego guza, umiejscowienie, jak i typ histopatologiczny, które możemy tutaj sprawdzić, ale są także dodatkowe czynniki, które wpływają na to, że mamy do czynienia z guzem o bardzo agresywnym przebiegu, między innymi jego umiejscowienie, szybki wzrost, tak naprawdę występowanie objawów neurologicznych, ale także no, sama złośliwość histopatologiczna. W takim postępowaniu ogólnym, mającym na zasadzie prewencję przed rozwojem między innymi raka kolczystokomórkowego, ale należy to rozszerzyć na wszelkie rodzaje nowotworów skóry, ma kluczowe znaczenie ochrona przeciwko promieniowaniom ultrafioletowym, no, edukacja pacjentów no, z grup wysokiego ryzyka, no, mająca na celu właśnie rozpoznanie i postępowanie profilaktyczne dotyczące nowotworów skóry, no i samodzielne badanie skóry, czyli nauka pacjentów, na co mają zwracać uwagę, a szczególnie na te zmiany, które pojawiły się na nowo, na te, które uległy przemianie pomiędzy poszczególnymi okresami oglądania własnej skóry i to są te zmiany, którymi pacjenci no, powinni wracać, zwrócić się do lekarza, no, żeby w jakiś sposób można było no, to leczenie tak naprawdę rozpocząć na wszelkim etapie rozwoju, ale także zdiagnozować ten nowotwór bardzo szybko. Pewnym aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest aktywne leczenie obszaru zagrożenia nowotworowego. O tym w Polsce mówi się bardzo mało, ale na świecie zwraca się na to uwagę, bo to ma kluczowe znaczenie w prewencji. Bardzo często mamy do czynienia z takimi zmianami, szczególnie w okolicach odsłoniętych, nie chroniących się przed wpływem słonecznym, kiedy mamy bardzo duży obszar uszkodzenia skóry i de facto pojawiające się w nim nowotwory skóry. Obszar zagrożenia nowotworowego to region uszkodzonej skóry przez promieniowanie ultrafioletowe zawierający widoczne klinicznie i subklinicznie ogniska rogowacenia słonecznego oraz miejsca skóry zdrowej. Przypomina no, taką łąkę, gdzie oprócz tego, że mamy piękną trawę i kwiaty, okazuje się, że mamy również chwasty. No i te chwasty są mniej lub bardziej widoczne, a to są akurat rozwijające się nowotwory skóry, które możemy rozpoznać na przykład w badaniu wideodermoskopowym, ale także no, w niektórych przypadkach badaniu potrzebne do rozpoznania jest badanie histopatologiczne.
Co za tym idzie? Przez wiele lat wskazywano, że taką klasyczną ścieżką rozwoju raka kolczystokomórkowego jest taka ścieżka transformacji ogniska rogowacenia słonecznego przez wszystkie etapy jego wzrostu, czyli od pierwszego do trzeciego stopnia z rozwojem następczym inwazyjnego raka kolczystokomórkowego, no ale zwrócono uwagę, że podczas rozwoju raka kolczystokomórkowego proces ten może przebiegać z pominięciem poszczególnych etapów i na każdym etapie może dojść do rozwoju właśnie raka kolczystokomórkowego. Stąd aktywne leczenie tego obszaru ma kluczowe znaczenie w prewencji tego rodzaju nowotworów. W tych metodach, które się stosuje, są to metody ukierunkowane zarówno na pojedyncze ogniska tego rogowacenia słonecznego niszczące, jak na przykład kryochirurgia, ale także cała masa metod, które stosowana jest w przypadku leczenia obszaru zagrożenia nowotworowego, czyli dużych obszarów, między innymi metoda fotodynamiczna, tak jak tu możemy zobaczyć, ale także wiadomo, że stosujemy preparaty miejscowe, imipimodu, diklofenaku, czy pifluorouracylu, czyli te metody są dostępne, natomiast bardzo mało mówimy o tym, żeby ten obszar aktywnie leczyć. Wiedza pacjentów na ten temat też jest również niewielka i stąd też zwiększenie świadomości w tym zakresie na pewno nam pomoże, jeżeli chodzi o samo zastosowanie takiego leczenia. Trochę jest inaczej w przypadku metod już raka kolczystokomórkowego zaawansowanego, gdzie te metody już tak naprawdę nie mają żadnego zastosowania. Trudno tu również leczyć tych pacjentów chirurgicznie. I w tym przypadku okazuje się, że kiedy nie można już wykonać zabiegów chirurgicznych, nie można wykonywać również zabiegów radioterapii, okazuje się, że skuteczność chemioterapii zarówno w tych postaciach miejscowo zaawansowanych raków kolczystokomórkowych, jak i przerzutowych jest wyjątkowo niska. No i tutaj zwrócono uwagę, że ta efektywność nie jest duża i to jest pewien problem, dlatego że nie daje ona możliwości długotrwałego przeżycia tej grupie pacjentów. Z drugiej strony zwrócono uwagę, że to są nowotwory immunogenne i stwierdzono dobrą odpowiedź na immunoterapię nieswoistą, blokującą cząsteczkę PD-1, zarówno w tych guzach, jak i innych guzach skóry. No i w tym aspekcie wykorzystano to tak naprawdę w możliwości leczenia raka kolczystokomórkowego zaawansowanego i przerzutowego. No i okazało się, że mamy pierwszą rejestrację na świecie, czyli cymiplima, przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi PD-1, zarejestrowane w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowo lub miejscowym zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym. No u tych chorych, którzy nie kwalifikują się do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii. To i efekty takiego leczenia możemy zobaczyć na podstawie zdjęć z badań klinicznych. Warto zwrócić uwagę, że są dostępne dane z badań klinicznych dotyczących takiego postępowania terapeutycznego. W Polsce jest grupa pacjentów leczonych w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowej. Warto zwrócić uwagę, że w badaniach wykazano, że ta efektywność kliniczna leku jest bardzo duża. Warto również zaznaczyć, że do tej pory nie mieliśmy leku, który miałby rejestrację w leczeniu zaawansowanych postaci raka kolczystokomórkowego. Mówimy o niewielkiej liczbie pacjentów, jest to około 100-150 chorych w naszym kraju, no ale warto zwrócić uwagę, że do tej pory w tej grupie pacjentów nie mieliśmy dla nich nic i odsetek tych obiektywnych odpowiedzi w przypadku stosowania takiego leczenia jest dość wysoki, jak możecie Państwo zobaczyć, a jeszcze na dodatek zwiększa się w czasie trwania leczenia. Warto również zobaczyć, że te efekty kliniczne są o tyle dobre, że to przeżycie bez progresji po 24 miesiącach wzrasta w porównaniu do tych wcześniejszych obserwacji krótkoterminowych. Wiadomo dokładnie, że ta efektywność leczenia będzie wzrastała w czasie, no i to bezpieczeństwo, ta oczyna bezpieczeństwa wskazuje na to, że ten długoterminowość stosowania takiej terapii nie zwiększa ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. No, te działania, które występowały u tych pacjentów w większości są w stopniu nie zaawansowanym, w stopniu pierwszym i drugim, tak jak w przypadku immunoterapii, i na to również warto zwrócić uwagę. I generalnie rzecz biorąc, warto zaznaczyć, że to jest to, o czym myślimy dla pacjentów chorujących na zaawansowaną bądź przerzutową postać raka kolczystokomórkowego. Tego nie mamy jeszcze, jeżeli chodzi o te najczęściej występujące raki skóry w Polsce. Warto by zadbać również o tą grupę pacjentów, tym bardziej, że takie rejestracje są, a mówimy o niewielkiej liczbie pacjentów. Jeżeli chodzi o taki temat, który wydawałby się dość nośny w tych aspektach, tych pozostałych nowotworów skóry, to ten wydaje się kluczowy, jeżeli chodzi o samą taką ważkość, jeżeli chodzi o jego zastosowanie, tym bardziej, że jeżeli mówimy o czerniaku, wiele się zmieniło, mamy dużą dostępność do terapii lekowych w ramach programu lekowego. Jeżeli chodzi o rejestrację raka w raku podstawnokomórkowym, tym zaawansowanym bądź przerzutowym również, mamy program lekowy, który zabezpiecza naszych pacjentów.
W przypadku raka kolczystokomórkowego na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości, więc warto, żeby tą grupę pacjentów, szczególnie, że te zaawansowane postacie nie dotyczą bardzo wielkiej grupy chorych, więc ten odsetek mógłby być dostępny. No i jeżeli popatrzymy jeszcze na to, co w najbliższym czasie, czy co nas czeka, warto również wspomnieć, że w rakach również mówimy o raku komórek Merkla. Jest też terapia zarejestrowana dla tych pacjentów. Jest to również terapia działająca na blokująca anty-PD-1, mówimy o awelumabie. Jest to również nowotwór, chociaż bardzo rzadko występujący, który również może być leczony w ten sposób, więc immunoterapia w zakresie nowotworów skóry no jest tutaj akurat przyszłością. Widać, że sprawdziła się w czerniaku. W przypadku no właśnie nieczerniakowych nowotworów skóry również ma swoje znaczenie. Warto również, aby o te grupy pacjentów zadbać i jeżeli mówimy o tym, co może w tym roku jest istotne, no może to jest ten temat, który powinien zwrócić Państwa uwagę. Bardzo dziękuję.